Program zawiera treści nieodpowiednie dla dzieci oraz kontrowersyjne, skróty myślowe. Jeśli więc jest to dla Ciebie poważny problem, zrezygnuj z dalszego oglądania, chociaż pewnie będziesz żałować. Jak powszechnie wiadomo, zwłaszcza jak się grało w falauta, wojna nigdy się nie zmienia. Zmieniają się za to sposoby jej prowadzenia, albo bardziej bezpośrednio rzecz ujmując, krzywdzenia tych po drugiej stronie. Ewolucja w zbrojeniówce trwa od tysiącleci, natomiast zdecydowanie zdarzały się okresy bardziej przełomowe od innych i do takich zdecydowanie można zaliczyć wiek XIX. Mnóstwo się wtedy zmieniło w technologii zabijania, a dzisiaj skupimy się na broni strzeleckiej. Czemu ładowanie odtylcowe? to spoko sprawa i jaki był wtedy idealny biznes plan dla wynalazców czas na nowy odcinek historii bez cenzury Na dzień dobry, zerknijmy sobie na broń palną używaną przez piechotę w okresie przed tymi wszystkimi zmianami, o których sobie za moment powiemy. W czasach napoleońskich standardem były muszkiety, które siały latami postrach, ale no właśnie, przyjrzyjmy się ich wadom. Przede wszystkim to cholerne ładowanie. Tę broń trzeba było ładować od przodu: zarówno proch, jak i to, co w wyniku eksplozji tego prochu miało z lufy wylecieć, czyli pocisk. Fakt, najczęściej tym pociskiem bywały ołowiane kule, natomiast zdarzały się w desperacji sytuacje, jak do gładkich luf muszkietów ładowano kamienie, jak tylko to strzelcom pod ręką już zostało. Cały ten zestaw trzeba było jeszcze upchać takim długim prętem w odpowiedniej kolejności i w pozycji stojącej, więc było się wystawionym albo na strzał, albo na cios bagnetem. Zakładając jednak, że załadunek się udał i nadal się żyło, to teraz trzeba było Odpalić ładunek miotający. Do tego służyły zamki lątowe, skałkowe, kołowe. Wszystkie nie ułatwiały szybkiego strzelania. Ile to trwało? Zależy od tego, jak doświadczony i opanowany był strzelec, ale nawet ci ogarnięci oddawali po 2 trzy strzały na minutę. A nawet jak już się strzelić udało, to wcale nie było gwarancji, że się trafi. Z tą celnością było wtedy naprawdę tak sobie trafienie w cel z muszkietu z odległości 100 metrów to był naprawdę nie lada wyczyn w tamtych czasach. To też, żeby efekt był porządniejszy, to żołnierze ustawiali się w szeregach i strzelali na zmianę. To znaczy w tym kontekście, że najpierw strzelał jeden szereg, wycofywał się, miejsce strzelców zajmowali kolejni i tak dalej. Tylko że pamiętajmy, ci strzelający żołnierze cały czas byli narażeni na ciosy bagnetami albo na szarżę kawaleryjską i nadal miejmy to mocno z tyłu głowy dość mało celni. Skąd taka bieda z celnością? Wiązało się to między innymi z tym, że lufy w muszkietach nie były gwintowane, czyli tak wyżłobione w środku, żeby nadać pociskowi lepszą celność i większy zasięg. Mało tego, żeby ułatwić ładowanie to lufa była wyraźnie szersza od kuli, co przekładało się na to, że Gazy wylotowe, które powstawały po wybuchu prochu, zamiast pchać pocisk do przodu, w ogromnej części ulatywały bokami, a sama kula jeszcze obijała się wewnątrz lufy. Jak rozwiązać te wszystkie problemy? Zacznijmy od rzeczy najłatwiejszych. Trzeba nagwintować lufę. Spoko, da się zrobić. Co dalej? Trzeba stworzyć taką amunicję, której nie trzeba będzie umieszczać w broni na raty, tylko taki nabój wszystko w jednym albo inaczej rzecz ujmując, amunicję zespoloną. Taki patent zaprezentował już w 1812 roku pewien Szwajcar. Swoją drogą w jego wersji łuska była papierowa, a. Tego rozwiązania korzystano później jeszcze przez jakiś czas. Nie zmienia to jednak faktu, że podczas specjalnego pokazu dzięki swojej nowej amunicji oddał aż 22 strzały w ciągu minuty. Obserwatorzy byli pod dużym wrażeniem, ale jeszcze przez lata żadne wojsko nie chciało z tej opcji korzystać. To jednak była tylko kwestia czasu, aż amunicja nowego typu zacznie wylatywać z broni ładowanej odtylcowo. To okazało się absolutnie kluczowe. Ładowanie broni właśnie w ten sposób umożliwiło umieszczanie amunicji w gnacie w pozycji leżącej. Dużo szybszy przeładunek umożliwiło też stosowanie ciaśniejszych luf, w związku z czym już gazy wylotowe nie uciekały bokami, tylko nosiły pocisk dalej. Jako pierwszy opatentował taką właśnie broń w 1836 roku Johann Nikolaus von Dreyse. Wyglądało to w zasadzie jak muszki z ryglem od drzwi, niektórych to pewnie trochę bawiło, natomiast taka konstrukcja umożliwiała bezproblemowe ładowanie od tyłu. Karabinu! Oczywiście, że karabinu. Nie wiem, jak ktoś w ogóle mógł pomyśleć o czymś innym. Tak czy inaczej, to wcale nie koniec, bo niewidoczny gołym okiem w środku czaił się jeszcze przełomowy mechanizm iglicowy. Odciągnięcie tego rygla powodowało napięcie sprężyny, zakończonej iglicą, którą zwalniało się naciskając spust. Wtedy ta iglica Uderzała w ten nabój zespolony, ten, wiecie, taki wszystko w jednym, powodując wybuch materiału wybuchowego i wyrzucenie pocisku przez gwintowaną lufę. Te wszystkie ważne technologie po raz pierwszy udało się połączyć w modelu M1849. Czy to była broń idealna? Oczywiście, że nie. Jakby była, to byśmy z niej do dziś strzelali, a jest przecież inaczej. W pierwszych egzemplarzach iglica się łamała, rygiel był dość nieszczelny, więc gazy wylatywały, a bywało i gorzej, bo na przykład, kiedy konstruktor na jednym z pokazów dla wojska pojawił się z opatrzoną ręką i spytano go, co się wydarzyło, i odpowiedział, że nie, to nic takiego, tylko mi ostatnio nabój eksplodował przy załadunku, to kazano mu spierniczać, poprawić konstrukcję i dopiero się pokazać. Koniec końców jednak się udało i w 1841 roku karabin iglicowy stał się standardowym wyposażeniem pruskiej armii. Zresztą dość długo utrzymywano to w tajemnicy, jednak w końcu stwierdzono, że dobrze by było użyć nowej broni w boju. Konkretnie w boju z Duńczykami w 1864 roku, w bitwie pod Lundby, krajenie Petera Schmeichela po tradycyjnym ostrzale z muszkietów rzucili się do nadal wtedy klasycznej walki na bagnety, i to nie był najlepszy pomysł w historii Danii. Po 20 minutach połowa atakujących Duńczyków nie żyła, po drugiej stronie nie zginął nikt. W 1866 roku Prusacy dzięki nowym karabinom zmasakrowali Austriaków w bitwie pod Sadową, a reszta świata przerażona zaczęła pracować nad wyposażeniem swoich wojsk w karabiny ładowane od które oczywiście cały czas ewoluowały podobnie jak amunicja. Innym ważnym przełomem okazało się stworzenie Pocisków cylindrycznych, które były przejawem zbrojeniowego geniuszu jednego z francuskich wojskowych. Tutaj nowatorskie podejście objawiało się już w Lufie, w chwili zwolnienia iglicy. W momencie wybuchu ładunku podstawa tego wydłużonego i nieco mogłoby się wydawać za małego pocisku się rozszerzała i teraz przylegał on już naprawdę nieźle do gwintowanej lufy, czego efektów było kilka. Większa rotacja, co w połączeniu z tym kształtem zdecydowanie zwiększało celność i zasięg. Teraz można było oddać celny strzał nawet z 700 metrów, a wcześniej, jak pamiętacie, Trafienie w coś ze 100 metrów to był nie lada wyczyn, a do tego większa prędkość wylotowa, bo przez to rozszerzenie gazy wylotowe nie uciekały bokami. To były naprawdę śmiertelnie niebezpieczne pociski, o czym boleśnie przekonało się wielu żołnierzy podczas wojen krymskiej czy secesyjnej. Dowódców zresztą nowinki techniczne też nieraz zaskoczyły w ten zły sposób. I to nie byle jakich dowódców. Sam generał Robert Lee musiał być naprawdę zaskoczony, kiedy pod Gettysburgiem wysłał swoich konfederatów w staromodnym szyku przy dźwiękach bębnów na pozycję unionistów. Nie wiedział jednak, że przeciwnik ma już nowoczesną broń. Był przekonany, że jego ludzie w odległości 800 metrów od przeciwnika są tak bezpieczni, jakby byli o 10. 10 kilometrów od pozycji wroga i tu się zaczęło wyprowadzanie z błędu. Unioniści wypalili z odległości, jakiej Lisie kompletnie nie spodziewał, z celnością, o jakiej mu się nawet nie śniło. Dywizja na czele straciła dwie trzecie ludzi, a w kilka minut 15 tysięcy konfederatów z pięknych, równych szyków przeistoczyło się w bezładną, przerażoną masę spierniczającą, gdzie tylko się da. Nowoczesna broń zaczęła na front docierać w coraz znaczniejszych ilościach i to w ogromnej części za jej sprawą, w czasie wojny secesyjnej zginęło więcej Amerykanów niż podczas II wojny światowej. Jednak w zasadzie nie ma się co dziwić, skoro to właśnie w czasie tej wojny swój bojowy debiut zaliczyła też broń automatyczna. Zanim jednak pogadamy sobie o tych śmiercionośnych sprzętach, to warto jeszcze choć przez moment wspomnieć o jeszcze dwóch kwestiach, które w XIX wieku zdecydowanie zmieniły pola bitew. Pierwsza to wynalezienie Prochu bezdymnego. Używany do tej pory czarny proch, praktycznie taki sam od średniowiecza. Nie dość, że robił sporo dymu, więc jak strzelało mnóstwo ludzi, dziesiątki tysięcy żołnierzy, no to mało co już w pewnym momencie było widać na polu walki, to jeszcze zdarzały się przypadki, że zapychał lufę po kilku strzałach. Nowa formuła, opracowana właśnie w XIX wieku, nie tylko eliminowała te problemy, ale też pozwoliła wyrzucać pociski z trzy razy większą energią. Kolejną rzeczą jest ogólnie to, jak nowe typy broni wpłynęły na pozycję kawalerii w wojsku. Skończyły się już wielkie szarże z prostego powodu. Typ na koniu był już dość łatwym celem. Swoją drogą, kawalerzyście też już ciężej było podjechać na odpowiednią odległość do strzelca, zwłaszcza, że ten mógł się ukryć na przykład w jakimś rowie. A jeszcze jak zaczęły wchodzić po jakimś czasie okopy, fortyfikacje, to już całkiem zaczął się... Powolny, acz konsekwentny odwrót koni do służby transportowej. Okej, okay, zajmijmy się już bronią automatyczną. Teoretycznie pierwszą taką konstrukcję stworzyli Belgowie na potrzeby francuskiego wojska, jednak Francuzi na swoje nieszczęście nie poznali się na potencjale tego monstrum. Przejdźmy zatem do amerykańskiego konstruktora, pana Richarda Gatlinga, w którego głowie kołatała się Dość specyficzna myśl, jak stworzyć broń, która na polu bitwy zastąpi setki żołnierzy? Richard, o czym myślisz? O mnie pewnie? Eee, tak, tak, pewnie. Na samych rozmyślaniach oczywiście nie poprzestał i w 1861 roku stworzył swoją kartaczownicę. Jak działała? Składała się z sześciu lów umieszczonych na obrotowym cylindrze nie strzelały wszystkie naraz, tylko pocisk wylatywał z jednej lufy, przekręcał się cylinder, wylatywał z kolejnej i tak dalej, i tak dalej. A jak ten obrót następował? Żołnierz kręcił korbą. Ten obrót powodował również wyrzucenie użytej łuski i załadowanie nowego naboju. No przełom, na którym znowu przez parę lat nie poznała się armia, to znaczy armia jako całość. Bo jeden z amerykańskich generałów w czasie wojny secesyjnej zorientował się, jaki potencjał ma ta broń i za własne pieniądze kupił 12 sztuk, których użyto podczas oblężenia Petersburga to znaczy tego w Stanach, a nie w Rosji. Żeby było jasne. Tak czy inaczej, po paru latach kartaczownica Gatlinga była już na wyposażeniu amerykańskiej armii, która zrobiła z tej broni demoniczny pożytek w czasie wojny z Hiszpanią. Podczas jednej z bitew w 10 minut Amerykanie wystrzelili 18 tysięcy pocisków i wygrali bitwę, zanim Hiszpanie zdążyli nawet narobić w portki. Kartaczownica Gatlinga wydawała się bronią idealną, ale ta dominacja nie miała trwać długo. Był bowiem taki pan Hiram Maxim, który stworzył pierwszy w pełni automatyczny karabin maszynowy, czyli taki, który strzela tak długo, jak jest wciśnięty spust. No i oczywiście jest amunicja, ale już nie trzeba żadnej korby. W sumie, jakbyśmy tak spojrzeli na wcześniejsze konstrukcyjne dokonania Maxima, no to nic nie zapowiadało, że stworzy coś takiego. Miał już na koncie przełomowe konstrukcje pułapkę na myszy, zraszacz przeciwpożarowy, ale żadnej broni, co go podkusiło? Nie co, a kto? Inny amerykański biznesmen podczas służbowej podróży udzielił Hiramowi takiej rady: Maksim, chcesz być naprawdę bogaty, to stwórz coś, co pozwoli się Europejczykom wyżynać z większą skutecznością." Maxim niebawem udał się na strzelnicę, żeby poszukać inspiracji i odrzut karabinu zwichnął mu bark. Słabo, z jednej strony oczywiście, że słabo, bo na pewno go bolało, ale też podsunęło pewne rozwiązanie. Niedługo później Maxim miał już gotowy projekt karabinu, gdzie właśnie siła odrzutu jest wykorzystywana do otwarcia komory, wyrzucenia zużytej łuski i załadowania nowego naboju. Innymi słowy, w pełni automatyczny karabin. Karabin Maxima skonstruowany w latach 1883-1884 wypluwał z siebie 600 pocisków na minutę, zakładając oczywiście, że się nie przegrzał, ale szybko ogarnięto system chłodzenia, najpierw olejem, potem wodą. Tak czy inaczej, Europejczycy mogli się teraz wyżynać z prędkością 10 strzałów na sekundę, czym oczywiście byli zachwyceni. Maksim stał się bogaty, a w Wielkiej Brytanii nawet nadano mu tytuł szlachecki. Swoją drogą to właśnie Brytyjczycy odpowiedzialni byli za jedną z największych jednorazowych masakr dokonanych Maksimami, chociaż akurat nie w Europie. Stało się to pod sudańskim Omdurmanem w 1898 roku. Bez wdawania się w szczegóły, na tamtejsze brytyjskie pozycje rzuciły się dziesiątki tysięcy zbuntowanych wyznawców Mahdiego. Generalnie możecie go kojarzyć z w pustyni i w puszczy. Uważany był przez tych buntowników za proroka. Tak czy inaczej, od cholery było tych ludzi. Byli uzbrojeni w szable, mieli włócznie. I nawet nie dobiegli do brytyjskich pozycji. Brytyjczycy mieli sześć maksimów, brzmi jak niewiele, ale w zupełności wystarczyło do, nazwijmy rzeczy po imieniu, egzekucji. Na miejscu skosili 10 tysięcy, 15 tysięcy ranili, parę tysięcy jeszcze wzięli do niewoli. A jakie były straty po stronie Brytyjczyków? 48 osób i to tylko dlatego, że potem ruszyli jeszcze z kawaleryjską szarżą. Brał w niej swoją drogą udział młody Churchill, ale on, jak się pewnie domyślacie, akurat nie zginął. Maksimy również w kolejnych wersjach totalnie zmieniły pole bitwy, na co najlepszym dowodem była Pierwsza wojna światowa, która swoją drogą już zwiastowała kolejny przełom, jakim były. Czołgi. Jak więc widzicie, ewolucja sprzętu, przy pomocy którego można zrobić krzywdę, praktycznie nigdy się nie kończy, a od pewnego czasu naprawdę tego można przeciwnikowi w planach namieszać przy użyciu komputera i wcale to nie musi być jakiś potwornie drogi sprzęt, jeśli ktoś wie, jak komputera w tym celu użyć. Chodzi oczywiście o hakerów, którzy naturalnie nie muszą wyłącznie swoich umiejętności wykorzystywać przy okazji jedynie międzynarodowych konfliktów. Nie, równie dobrze mogą wziąć na cel ciebie, mnie. Czasem wystarczy jeden niezabezpieczony mail, z którego haker podwędzi nasze dane i już będzie mógł ich użyć, na przykład podszywając się pod nas, popełniając przestępstwo albo biorąc na nas kredyt. No opcji jest niestety mnóstwo, to też warto się zabezpieczyć. W opisie naszego filmu znajdziecie link do strony NordVPN, gdzie możecie kupić z ogromną zniżką pakiet, który zabezpieczy Wasze dane przed podwędzeniem, a dodatkowo z naszym kodem dostaniecie jeszcze ekstra gratis. NordVPN zabezpiecza Wasze dane nawet na sześciu urządzeniach. Nie robi sobie przerw, a dodatkowo jeszcze umożliwia oglądanie treści niedostępnych u nas, a dostępnych na przykład na Słowacji, gdzie, i tutaj taka ciekawostka, aż 96% sieci rzecznych Należy do zlewni Dunaju. Kto by pomyślał, że aż tyle? Wszystkie potrzebne informacje znajdziecie w opisie naszego filmu. Wbijajcie śmiało, polecamy Wam NordVPN bardzo mocno i widzimy się niedługo.